Tallin zaszczycony, Berlin rozumie, Bruksela czeka. Taka jest trasa pierwszych podróży pana prezydenta Andrzeja Dudy, a z nami w Gdańskim Studiu Telewizji Polskiej dr Janusz Cibora. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niech pan powie, co się sygnalizuje, opisując trasę swoich pierwszych podróży zagranicznych, będąc prezydentem? To znaczy, jeśli patrzymy na ten plan podróży, to ja chciałbym powiedzieć, że on w dużej mierze jest wynikiem takiej siatki międzynarodowych ustaleń, bo on w jakiejś mierze wynika z kalendarza, który realizowałby prezydent naszego państwa niezależnie od osoby. Czyli większość tych spotkań, o których mówimy, są to spotkania międzynarodowe, na które zaproszenia zostały wystosowane już na przykład w marcu, bo to spotkanie, które odbędzie się w Erfurcie i na zamku w Wartburgu, dokładnie zaproszenia zostały wystosowane w marcu, więc myślano o głowie państwa, bo to jest formuła, w której spotykają się głowy państw, a nie myślano o osobie. Więc tutaj trzeba na to patrzeć przez pryzmat tego, że stosunki międzynarodowe, ta powłoka tych stosunków międzynarodowych jest bardziej złożona, więc wynika to z pewnych działań, które są wpisane w kalendarz międzynarodowy, natomiast niektóre są tutaj wyraźnym życzeniem czy akcentem, chociażby ta wizyta w Berlinie, którą odbędzie już za kilka dni prezydent, jest taką chęcią uspokojenia Berlina. Ja akurat w czasie wyborów naszych byłem w Berlinie, więc komentatorzy tam byli zaniepokojeni. Ja myślę, komentatorzy niemieccy w ogóle byli zaskoczeni wynikiem wyborów w Polsce i nie znali prezydenta Dudy. Stąd i takie wyjazd do Berlina prezydenta Dudy jest bardzo dobrym posunięciem, bo on utrzymuje na tym wysokim poziomie nasze, tak jak to określono, strategiczne stosunki. Ja chciałem powiedzieć, to jest w przededniu wybuchu wojny. Pamiętajmy, przed rokiem prezydent Gauck był na Westerplatte, ale chciałem powiedzieć, mało kto wie, a może, bo prezydent Gauck o tym mówi, ja miałem okazję z nim rozmawiać. Prezydent Gauck przez 2 lata mieszkał podczas wojny w Gdyni. Jego ojciec był w Kriegsmarine, był oficerem i tam przebywał na szkoleniu. I jest takie zdjęcie we wspomnieniach prezydenta Gaucka, gdzie w Gdyni Orłowie na kamieniu z rodzicami zrobił sobie zdjęcie podczas świąt wielkanocnych. I muszę powiedzieć, był tym ujęty. Mówię, to pan pamięta o tym? Ja mówię, tak, no bo jestem z Gdyni i prezydent ma do tego punkt odniesienia, więc ta symbolika, ta umiejętność prowadzenia rozmowy z prezydentem Gaukiem w tych dniach właśnie końca sierpnia jest ważna i ona dobrze wróży. Wydaje mi się, że jeśli mogę powiedzieć tak samo, ta pierwsza podróż do Estonii. Ja bym chciał uspokoić, bo pojawiają się takie głosy trochę czego nie ma. Ja bym powiedział, trzeba powiedzieć, co jest. Jest takie zdanie zresztą Kissingera przytaczane niedawno w Monachium. Szef dyplomacji niemieckiej mówił, dyplomacja potrzebuje długiego oddechu i szerokich horyzontów. Dajmy prezydentowi trochę czasu, ale ten program jest napięty. Estonia jest ważna dlatego, że 23 w dniu podpisania układu Ribbentrop-Mołotow, kiedy znajdzie się tam nasz prezydent, to całe przesłanie tego spotkania jest powiedziane tam tak. Prawo, w domyśle prawo międzynarodowe dla pokoju. W obecnej sytuacji, kiedy wczoraj oglądaliśmy wizytę Putina na Krymie, z drugiej strony ostry protest dyplomacji Ukrainy, która podniosła element właśnie prawny naruszenia suwerenności, integralności terytorialnej. Rosjanie bardzo nie lubią, kiedy dyplomaci mówią o elemencie prawnym, więc ten prawny aspekt dyplomacji, który chce podnieść prezydent Duda, jest bardzo profesjonalny i w gronie może mniej to jest medialne, chociaż to będzie i medialne, ale z punktu widzenia ciężaru gatunkowego dla dyplomatów zawodowych i dla tego, co stanowi kościec dyplomacji, to ten akcent na prawo międzynarodowe, na poszanowanie prawa jest tak samo ważna ta wizyta 23 sierpnia w Estonii, jakby się odbywała nawet, śmiem twierdzić, w Kijowie. A jak pan powie, czy w tak zwanym języku dyplomacji ten układ tego kalendarza coś symbolizuje, coś komuś mówi, podpowiada?
To znaczy, ja uważam, że widać z tego, że prezydent nie rezygnuje z żadnej z nadarzających się możliwości wejścia, po pierwsze z tego pokazania własnej osoby na arenie międzynarodowej. Pamiętajmy, tam są dwa spotkania, no jeśli dojdzie do skutku, można by zacząć od tych Chin. To jest zwyczajowo spotkanie w formule premierów, ale gdyby tak się złożyło, że prezydent by się zjawił w Chinach, to tego Chińczycy to zrozumieją tę protokolarną zmianę i podniesienie poziomu wizyty, ale tu chodzi naprawdę o bardzo duże pieniądze, a myśmy troszkę zaniedbali, bo poprzedni taki szczyt, który odbywał się w grudniu ubiegłego roku, no, był reprezentowany przez naszego wicepremiera. To Chińczycy też zrozumieli ze względu na sytuację, ale tam chodzi o budowę tego jedwabnego szlaku, a generalnie chodzi o budowę linii kolejowych o 40 miliardów dolarów i Chińczycy czekają z pieniędzmi, żeby tutaj zbudować siatkę połączeń, które zrobią spójny system pomiędzy przewozami, transportem morskim a kolejowym. Więc to są bardzo istotne rzeczy, więc ta wizyta będzie ważna. Wizyta, jak wspomniałem, ta druga wizyta w Niemczech, to Niemcy ją bardziej wykorzystują dla pokazania, no to miejsce jest nieprzypadkowe, zbliża się rocznica wybuchu reformacji i przywieszenia przez Lutra Tes, więc też i zamek w Wartburgu, miejsce związane bezpośrednio z Lutrem, to są bardzo nieformalne rozmowy, ale przybędzie tam 11 osób, w tym na przykład przedstawiciel Malty, prezydent Austrii, czy prezydent Duda pozna wiele osób osobiście. Gdyby tak zliczyć te spotkania, już nie mówię o tym szczycie NATO, to mini NATO też istotny, to jest to spójne. A co bym chciał, za co jestem bardzo wdzięczny, że wreszcie tam nie tracimy możliwości bycia w Anglii, kiedy jest rocznica bitwy o Anglię, bo myśmy kilka takich rocznic w związku z wybuchem pierwszej wojny stracili i polskie krzesło było w Belgii w ubiegłym roku puste, kiedy król Belgii organizował duże obchody. Także myśmy, ta nasza obecność w Londynie będzie tutaj odebrana, ta wizyta będzie przecież relacjonowana nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w Australii, w Nowej Zelandii, a i za oceanem, więc to jest istotne. Tym bardziej, że zabrakło mi w przemówieniu 15 sierpnia odniesienia się jednego zdania, żeby prezydent powiedział, to była akurat rocznica Japan Victory Day, więc tu istnieje możliwość, ja rozumiem, to było przemówienie z głowy wygłaszane, to są te pułapki tych przemówień z głowy. Nie mam więcej pytań. Doktor Janusz Sibora, bardzo dziękujemy za ten komentarz.